Ale dzisiaj zimno. Cześć, witajcie. Jesteśmy dziś przed czwartą niedzielą Adwentu i chcę Was zaprosić w małą podróż. Ruszamy. Przed chwilą sprawdziliśmy, czy ciśnienie powietrza w naszych kołach, w naszych oponach jest właściwe, tak jak podaje producent. Okazało się, że jest wszystko w porządku. Możemy bezpiecznie i ekonomicznie podróżować. W normalnej sytuacji stalibyśmy teraz w kościele gdzieś przed wieńcem adwentowym i zapalali czwartą świeczkę, a ja dziś z Wami chcę porozmawiać nie o czterech świecach, ale o czterech kołach. Dlaczego o czterech kołach? Bo myślę, że mają też dużo wspólnego z Adwentem. Każdy samochód, aby bezpiecznie się poruszać, musi mieć cztery koła. Te cztery koła gwarantują samochodowi stabilność. Te koła muszą być wyposażone w odpowiednie opony na czas letni, na czas zimowy i też być napompowane w odpowiednim ciśnieniu, tak jak podaje producent. Wtedy wiemy, że możemy bezpiecznie podróżować. My mieliśmy cztery niedziele Adwentu, które miały nas przygotować na czas, który nadchodzi, czas świąt Bożego Narodzenia. Każda z tych niedziel jest bardzo ważna i każdy z tych czterech tygodni przygotowania jest bardzo ważny. Czy wykorzystaliśmy to właściwie? Czy skupiliśmy się na Słowie Bożym? Czy wyciszyliśmy nasze serca po to, aby przygotować się na radość i pokój, które przynosi nam Jezus Chrystus z Betlejem? Na to pytanie musimy sobie sami odpowiedzieć, ponieważ nie jesteśmy w stanie tego zmierzyć żadnym instrumentem. Wiele osób zlekceważyło ten czas przygotowania. Wiele osób chce z marszu przystąpić do tych świąt. Dlatego mamy jeszcze dziś, w tej chwili, w której oczekujemy na te święta, możliwość, żeby wiele naprawić, żeby pojednać się z ludźmi, żeby odbudować te relacje, które zostały popsute, żeby może kogoś przeprosić, abyśmy rzeczywiście mogli czerpać pełnię radości i pełnię szczęścia z tego, co nam przynosi Jezus Chrystus. Życzę Wam, abyście się właściwie przygotowali, żeby nigdy nie brakło paliwa Waszej wiary, żeby ciśnienie Waszej wiary było odpowiednie i abyście mogli, tak jak to mówi apostoł Paweł, w radości i szczęściu oczekiwać, bo Pan jest blisko.